można mówić? Tak. Znalazłem się akurat w Warszawie na obchodach Święta Niepodległości. Dzisiaj jest 11 2015 roku. I powiem tak, że moja walka nie rozpoczęła się nie tylko w Sejmie o Polskę, ale na poziomie mojego zakładu, na poziomie mojego miasta, który byłem działaczem sportowym w Ludowych Zespołach Sportowych w Rady Gminy. A na poziomie zakładu pracy, kiedy w 1991 roku zaczęli przyjeżdżać Niemcy, by wykupić zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin, to ja szybko założyłem związek zawodowy Mariana Jurczyka, świętej pamięci. Jako 11 związek, a ustawa regulowała wtedy, że jeżeli jeden związek zawodowy przeciwstawi się wyprzedaży majątku narodowego, to nie wolno było sprzedawać. Tym 11 związkiem zawodowym byłem ja. Wypowiedziałem się przeciwko całemu zarządowi i ich doradców, wszystkim pozostałym związkom zawodowym. To było gdzieś 70 osób. Ale pomógł mi też również minister Skarbu Państwa, wtedy był PSL-owski rząd, pan minister Pietrewicz. I mogę powiedzieć w taki sposób, że udało mi się to wszystko zrealizować. I do dzisiejszego dnia zespół elektrowni Pątnów jest trochę pokręcony w tych grupach kapitałowych, ale jest to elektrownia, która jest w rękach jeszcze naszych polskich. Oczywiście dzisiaj przejęta przez grupy kapitałowe Solorza. I powiem tak, jeżeli chodzi o dzisiejsze święto. Polacy stanowią naród o tysiącletniej tradycji państwowej. Taki naród ma naturalne prawo do swojej egzystencji, prawo do godnego życia, prawo do posiadania własnego państwa. I od 25 lat trwa bitwa o suwerenność Polski. Elity polityczne dowiodły, że nie zależy im na silnym państwie i pomyślności narodu. Oszukali nas ci z lewa i ci z prawa. Oni Polskę chcą wyprzedać. To zapisali nam światowi globaliści. Miliony pójdzie z torbami, straci pracę, straci byt. Proszę Państwa, Polska przechodzi powolną likwidację. Powtarza się historia zdrajców z czasów zaborów. Naród sobie z tego nie zdaje sprawy. Ale będąc dzisiaj na tej uroczystości Święta Niepodległości w Warszawie, widząc te 200-300 tysięcy Polaków, warszawiaków, młodych i starszych, można powiedzieć, widać, że poczucie tej dumy narodowej się rodzi i Polskę obronimy. Myślę, że nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości. I jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie nie rozwiążą polskich problemów. I w ramach prawa i demokracji dokonajmy odpowiednich zmian politycznych. Zmiany te winny skupić ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską. I mówię tutaj z tego miejsca do mieszkańców Warszawy, do tej części zebranych ludzi, Polaków, którzy znaleźli się tutaj na tych obchodach. Mówię do całej Polski. Brońmy Polski, bo tylko w jedności jest siła. Oni tej jedności się najbardziej boją. I powiem tak, że by być wiarygodnym politykiem, to trzeba mieć czysty życiorys. Nie znam żadnego premiera przez te 25 lat, żeby pokazał swój życiorys, że jest Polakiem. Mam prawo podejrzewać, że Polską rządzą obce nacje, nie polskie, w swoim interesie, nie polskim interesie. I my musimy powstać z kolan. Dziękuję bardzo.